Okej, okay, witam wszystkich. Jeszcze będzie jedna część o tym Walkmanie z Sony, który naprawiłem. Postaram wam się przekazać kilka informacji. To będzie już ostatnia część filmiku na temat tego Walkmana. Już więcej nie będę kręcił. Powiem wam tak. Testuję go na razie ze słuchawkami Plantronixa i powiem wam, że to maleństwo naprawdę fajnie gra. Jest to poręczne, można to włożyć do kieszeni. Więc takie malutkie, przenośne walkmaniki, powiedzmy w ten sposób, są bardzo fajne. Ja oczywiście używam do słuchania muzyki telefonu YouTube'a, ale sobie pomyślałem coś takiego. Fajnie by było, gdyby YouTube zrobił takie urządzenie właśnie w stylu takiego odtwarzacza, jak tutaj robi Sony, tyle że stricte do YouTube'a, nie? Z takim jakimś wyświetlaczem malutkim i żeby można się było jeszcze na przykład łączyć tam z kontem i tak dalej. To już było naprawdę niezły bajer, podejrzewam. Jeszcze jakby rzucili do tego jakiś dobry tam, kurczę, układ od audio, to mógłby być niezły hit. Ale dobra, lecimy z tym odtwarzaczem od Soniaka. Po zrobieniu go, po postawieniu tej baterii, hula zarąbiście. Naprawdę fajna jakość dźwięku jest. Co najlepsze, bardzo fajna jest tutaj muzyka na tym odtwarzaczu. Podobają mi się te piosenki, co tutaj są. Tutaj mamy, teraz omówię troszeczkę przyciski, a potem przejdziemy do menu. Hold, czyli to jest po to, żeby nam podczas na przykład gdzieś tam trzymania w kieszeni go nie wcisnął się przypadkowo jakiś klawisz. Po zwolnieniu go możemy wszystkimi klawiszami operować. Od góry mamy przyciski od przewijania piosenek, do przodu, do tyłu. Tutaj play, pauzę, back, czyli cofnięcie się. Ten przycisk, co on robi dokładnie? Zapin. Nie wiem, o co chodzi. Zapin out. Z tym to nie wiem, o co akurat chodzi z tym zapin out. Musiałbym sobie instrukcję przeczytać, gdzie jest na stronie Sony. Od góry mamy przyciski red stop, czyli od nagrywania. Z tego, co się dowiedziałem, to nagrywa tutaj w mono. Są trzy jakości do wyboru. Jest low, medium i high. Przyciski od wolumia, od głośności, minus, plus. No i przycisk bas, który nam bardzo fajnie podbija bas. Jak się go wciśnie, pokażę wam, to zapala się tutaj na czerwono ta dioda LED, informując nas, że mamy podbite basy i naprawdę słychać to i czuć, że te basy są wzmocnione. Z tyłu mamy jeszcze jakiś przycisk reset. No i oczywiście wyjście słuchawkowe na jacka 3,5 mm. I teraz skupmy się troszeczkę na menu. Główny ekran. To są te cztery ikonki tutaj. I mamy tak do wyboru. Voice, czyli te pewnie nagrane wiadomości głosowe. Rejestrator głosowy inaczej. Music Library. FM, czyli radio. Słuchawki działają jako antena. No i ustawienia. Przejdźmy sobie może do ustawień. Zobaczmy, jakie ustawienia są. Potwierdza się przyciskiem play. Ja włączę może na razie tego basa, bo i tak nie słucham. Music settings mamy. FM. Aha, dobra, to tym się idzie. Music setting w dół. FM settings. Recording settings. Command settings. Information. Language. Initializer. Zaczniemy sobie od góry. Music settings. Play mode. Normal, jakieś takie szufle i z powrotem normal. Play mode, equalizer do wyboru mamy. Brak, heavy, pop, jazz, uniq, custom, edit. Czyli możemy sobie nawet własne stworzyć. Ja mam akurat heavy. Pin range. O, to jest ta opcja chyba.
Zapin short i zapin long. Ale nie wiem dokładnie, co to jest, także zostawię to na razie. Play mode. Mamy takie opcje jak nor. Aha, to już byłem. Equalizer, zapin. Czyli mamy trzy opcje w zasadzie: equalizer i zapin range. W tym tutaj, jeśli wyjdziemy sobie do FM settings. Mamy scan sensitivity, high low, ok. FM auto preset, ale to na razie anuluję, to od radia jest. Lecimy niżej, recording settings, voice record i tak jak mówiłem, low, mid i high. Następna opcja to jest Common Settings, czyli te główne jakby ustawienia. Tutaj ustawiamy datę. Ustawiłem sobie już na swoją. Przyciskiem OK. Oczywiście tutaj tymi przyciskami sobie regulujemy odpowiednią datę. OK, przechodzimy dalej. Już sobie ustawiłem, jest 21:20. Tak to wygląda. Aha, czyli trzeba do końca przeklikać i on wtedy wychodzi. AV LS Volume. AVLS on, off i on. Nie wiem, może jakaś ochrona słuchu przed głośną muzyką. To trzeba było sobie sprawdzić gdzieś w internecie. Beep. Beep on, beep off. Power save. Jest ustawiony na save. Niech mi zapie ostrość. Save on, normal i off. Save on. Coś tam już nie wychodziło. Ja sobie na razie wyłączę to. Teraz wyświetlacz LED. LED on, LED off. OK. Podświetlenie, czyli kontrast tego wyświetlacza. Też sobie regulujemy tutaj. No i w zasadzie to jest wszystko z tych opcji tutaj. Information. Pisze model. Nie widać tego dokładnie, dopiero 4 giga, wersja 1.0.0. NWZ B143F. Language. I tutaj ciekawa informacja. Nie ma polskiego oczywiście. Jest angielski, francuski, portugalski, jakiś rosyjski, chiński. Ale niestety polskiego nie ma. Także jest tylko po angielsku. I tutaj initialize, reset all settings i format. Format ok, no, nie chcę, bo chcę sobie tej muzyczki posłuchać. Bo jest tam maron. I właśnie przejdźmy sobie do muzyki może. Music library. Mamy podzielone na no playing, folder, all songs, artist. No łap mi tą ostrość, mi gdzieś gubi, kurde. Album, playlist, wow. Genre, release year. No i zobaczmy sobie po folderach. Co tu jeszcze jest? O kurcze. Record, PC application. Aha, czyli pewnie jakaś do tego. Do aplikacji. Linkin Park. Wow, właśnie mówiłem. Fajnie, hurt. Massive Attack, Snow Patrol, Guns N' Roses. Yeah, Placebo, King of Leon, Incubus. Ktoś miał fajny gust. Ktoś ma fajny gust muzyczny. The Afters, Miss Lovitz. Hej! Nawet jest. Ja pierdzielę. Słuchałem Heja tyle czasu kiedyś. Szczególnie płyty Fire. Bruno Mars, Florida, Kasabian, Lana Del Rey, Maroon jest nawet, Pitbull, Strokes. No ktoś naprawdę fajną muzę tutaj wrzucił. Jest tego trochę, ok. Na tym zakończę. No, urządzenie bardzo fajne, poręczne, mieści się w kieszeni. Praktycznie każdej bez problemu, nawet można to gdzieś sobie przymocować jakąś opaską do ręki, jakby ktoś był
na tyle sprytny. I co, jak myślicie? Fajne urządzonko? Napiszcie, czy używacie jeszcze czegoś takiego, czy tylko wyłącznie telefonów. Bo w dobie smartfonów praktycznie wszystkie te inne urządzenia zaginęły, chociaż, jak mówię, niektórzy używają nadal takich rzeczy, bo są po prostu praktyczne. Można je łatwo do kieszeni schować i nie żałujemy potem, jeżeli to kosztuje. Nie wiem, ile to nawet kosztuje, jeżeli zgubimy coś takiego, tak? Aha, jeszcze co? Informacja taka. Na tej baterii, tam według instrukcji, można słuchać do 18 godzin muzyki w trybie ciągłym. Także trochę jest. Na 8 godzin w pracy spokojnie wystarczy. No i to już będzie ostatnia część na temat tego Sony Walkmana NWZ B143F. Fajne urządzenie, naprawdę. Będę się nim jeszcze bawił w pracy troszeczkę. No i tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.